Prawda Futbolu, witam bardzo serdecznie, niedzielny poranek. Ja już tak odliczam te dni bez selekcjonera. Dziś dzień 28, ale wielka przyjemność, bo wielki selekcjoner, człowiek, który prowadził 7 razy reprezentację w Afryce, Henryk Kasperczak jest z nami. Witam, panie Henryku. Witam, panie Romanie. Bardzo się cieszę, panie trenerze, że pan jest, bo tak, ja docieram, a Cezary Kulesza coś nie może dotrzeć do różnych trenerów, także tym bardziej się cieszę, że Prawda Futbolu jest skuteczna i dzisiaj w niedzielny poranek ma takiego rozmówcę. Aczkolwiek rozpocznę od smutnej dla nas wiadomości, która przyszła wczoraj o poranku. Tadeusz Fogiel odszedł. To był niezwykły człowiek i w pańskim życiu pewnie i w moim też, muszę powiedzieć, jako dziennikarza, bo to był profesor sztuki poligraficznej, ale tak naprawdę zapalony dziennikarz, też menedżer piłkarski, w ogóle sympatyk sportu, Polski, Polaków, fantastyczna postać, człowiek, który urodził się w Byczynie w 1946 roku, zmarł w Paryżu jako 11-latek, wyjechał do Francji, ale człowiek, który zawsze w sercu miał Polskę i Polaków. Oczywiście, no, to jest wielka strata nie tylko dla rodziny, ale także dla tego środowiska sportowego. Wiadomo, że udzielał się dużo, współpracował z wieloma oczywiście mediami, na przykład w Polsce z Przeglądem Sportowym, szczególnie jego wielkim przyjacielem był Roman Hurkowski, który oczywiście tak. Zresztą on miał bardzo dużo kontaktów w Polsce. On się czuł, można powiedzieć, na 50% Polakiem, na 50% Francuzem. Tak? Także jego relacje były fantastyczne, dotyczące szczególnie piłki nożnej, bo w niej się najlepiej czuł. No ale oprócz tego, że był bardzo zdolny, jeżeli chodzi o jako dziennikarz, to także był dla mnie wielkim człowiekiem. Tak? To był mój przyjaciel od lat 70., bo po raz pierwszy spotkaliśmy się w 74 roku i naprawdę jest to wielka strata dla całego środowiska sportowego. Panie trenerze, jak tak przypominam sobie Tadeusza, bardzo wielu polskim piłkarzom pomógł wyjechać, w szczególności do Francji, uczestniczył w wielkich transferach, prawda, od już lat 70. Opowiadał mi sam tutaj na Prawdzie Futbolu z listopada 2018 roku, jest wywiad z Tadeuszem przeprowadzony w Paryżu, w którym mówił, że próbował uczestniczyć w transferze Kazimierza Dejny nawet do Paris Saint-Germain, później Zbigniewa Bońka, Mirosława Okońskiego, Włodzimierza Smolarka. On mówi, ile transferów było takich, które nie doszło, ale też uczestniczył w transferach, do których doszło, prawda? W szczególności ta polska kolonia Woser u Giru, ale nie tylko, w latach 90. choćby Piotrka Świerczewskiego prowadził, czy Saint-Étienne, czy Bastia, czy do Marsylii z samym Bernardem Tapie negocjował. Także uczestniczył w wielu transferach. Natomiast ja sobie tak myślę, że też niesamowite, bo wierzył mocno w trenera i bardzo pamiętam, namawiał Wisłę Kraków, żeby związała się z trenerem, i kiedy trener przyszedł do Polski, to rzeczywiście wiem, że inicjował to w jakimś stopniu też Tadeusz Fogiel, rozmowy z Bogusławem Cupiałem. Tak, tak, rzeczywiście on w zasadzie w mojej karierze trenerskiej dużo uczestniczył w różnych spotkaniach, szczególnie dotyczących umowy, które podpisywałem z federacjami afrykańskimi. I tutaj trzeba powiedzieć, że był bardzo zdolny. Był zdolny, żeby po prostu robić bardzo dobrą, skonstruować bardzo dobrą umowę. Ja nigdy nie miałem problemów z wszystkimi umowami, jakie podpisywałem w momentach trudnych, szczególnie jeżeli byłem Także potrzebowałem jego pomocy i często on to robił. Zresztą statut fifowski on znał, bo bardzo dobrze się do tego przygotowywał. Także był bardzo pomocny, żeby skonstruować bardzo dobrą umowę między oczywiście federacją, czy klubem i trenerem oczywiście. Trener bardzo zwraca na to uwagę. Oj, mamy problemy chyba
z internetem u trenera. Mam nadzieję, że zaraz trener do nas wróci. Rzeczywiście Tadeusz Fogiel, ta informacja jakby... No, zadzwonił do mnie kolega, przyjaciel Tadeusza, Ryszard Szopa, wczoraj o poranku. Tadeusz odszedł 22 stycznia o godzinie 1 w nocy. Jego córka czuwała przy nim od kilku dni. Ryszard Szopa widział Tadeusza kilka dni wcześniej. Kościół w szpitalu też na przełomie roku kilka razy. Miałem okazję rozmawiać z Tadeuszem dwa razy i rzeczywiście to jest taki moment dla nas trudny. Jest pan Henryk. Okay. Jest. Coś nas tutaj wyrzuciło z systemu. Natomiast... No właśnie, nie wiem dlaczego. Tadeusz był bardzo aktywny, pewnie tam Pana Boga kiedyś zagramy na tym boisku jeszcze z Tadeuszem w piłkę. Sam mówił mi, Roman, ja byłem taką dziesiątką, taki Platini, tylko dużo wolniejszy, no i z łysiną. No zawsze miał poczucie humoru, prawda, ale trzeba powiedzieć, że w tą piłkę umiał grać. Oczywiście nie grał na wysokim poziomie, ale tam się udzielał w klubach amatorskich, także było fantastycznie. Czasami żeśmy sobie od czasu do czasu w momentach, kiedy mogliśmy sobie zagrać na jakimś boisku, więc on też brał udział w tym i pokazywał się jednak, że ma bardzo dobrą technikę, ma bardzo dobre rozeznanie, orientację gry, więc często jesteśmy byli zadowoleni z jego postawy, prawda? Tadeusz, zawsze charakterystyka, zawsze w, no, co najmniej w marynarce, ale często w garniturze, prawda, krawat to był nieodłączny atrybut jego, rzeczywiście taki elegancki człowiek. No nie tylko u niego elegancja była, ale także i była jednak, można powiedzieć, duża wiara w to, że no, umiał się zawsze w sposób dyplomatyczny, inteligentny, po prostu z każdej sprawy, do każdej sprawy dopasować i umiał z tej sprawy wyjść. Dlatego był takim człowiekiem o dużym instynkcie, żeby poprowadzić rozmowy zawsze w dobrym kierunku. Mhm. Witał się z gąską, a tam Nawałka. Trenerze, jak pan na to patrzy, wszystko, co się dzieje w Polsce od kilku tygodni, od tego, no zaczęło się w połowie grudnia tak naprawdę, mamy koniec stycznia, powoli się zbliża, bo w połowie grudnia, ponieważ 14 grudnia gościł Paulo Souza w Warszawie, mieliśmy między innymi przyjemność rozmawiania z Paulo Souzą, mój przyjaciel Marcin Lepa zrobił tutaj wywiad dla kanału Prawda Futbolu, padło słynne hasło Together to Qatar. Także natomiast to, że powiedział to na Prawdzie Futbolu, to jedno, natomiast rozumiem, że wcześniej było spotkanie w gabinecie prezesa Kuleszy z udziałem kilku osób, przygotowali operację Moskwa, mówił o tym team manager reprezentacji Polski Kuba Kwiatkowski, natomiast po kilku dniach zaczęło się całe to zamieszanie z Paulo Souzą. Ja tutaj pokazuję, może gdzieś przeskoczymy, o, na Souzę. 26 grudnia zadzwonił Souza do Cezarego Kuleszy, no i to wszystko nabrało przyspieszenia. Czy to było rozgrywane, jak trener w ogóle patrzy na zachowanie Souzy, na postępowanie Cezarego Kuleszy, na całą tą sytuację? Ja myślę tutaj nie tylko jednego winnego trzeba szukać w tej wszystkim zamieszaniu. Myślę, że pierwszy błąd popełnił oczywiście trener Souza, który zachował się no, w sposób skandaliczny dla mnie. Dlaczego? Bo przecież w sytuacji trudnej, jaki się znalazł, zespół polski i znalazł się on w tym zespole, bo miał dużą odpowiedzialność za cel, jaki był dla niego przekazany wcześniej, jak podpisywał umowę, że ma się zakwalifikować do Mistrzostw Świata. I dlatego dla mnie to było zaskoczenie, że po prostu zatelefonował do
nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Kuleszy, i nie po raz pierwszy, ale po raz któryś on to zrobił, prawda, z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, czyli z prezesem Kuleszą, bo on wcześniej też miał takie sytuacje, że po prostu w momencie trudnym, kiedy był dużo krytykowany, na przykład daję tutaj przykład Bordeaux, miał tak skonstruowaną umowę, że mógł w każdym momencie po prostu sprowokować, czy to klub, czy to jakąś federację, do odejścia. Ja myślę, że on to zrobił z premedytacją, zadzwonił i się zapytał. On nic nie mówił, że chce odejść. Mhm. Myślę, że tutaj ja wątpię, znając i mając doświadczenie z tego, co ja przeżyłem też, że na pewno jego pierwsze pytanie do prezesa Kuleszy na pewno było: panie prezesie, czuję się nie bardzo tutaj, jestem dużo krytykowany, drużyna nie gra na tym najwyższym poziomie, jakim bym chciał, i tym potrzeba mi więcej czasu. Teraz jest okres bardzo trudny, bo nie przypuszczaliśmy, że będziemy grali w barażach, i mam fantastyczną propozycję, i czy mogę ewentualnie odejść. No i tutaj to było to, co ja myślę, prawda, to jest moja był taka... Był bardzo ostrożny w tym dialogu, tak, te panie... Tak, oczywiście, on nie mógł powiedzieć, że odchodzę, bo mam klub, tego na pewno tego nie zrobił i nie powiedział, tylko po prostu się zapytał, po prostu sprowokował. No i następna gra oczywiście była, rozważanie wszystkiego była zrobiona przez prezesa Kuleszy. Ja go nie oskarżam, Kuleszy, że może za szybko przekazał tą wiadomość w opinii publicznej. Mógł to rozwiązać w inny sposób. Zresztą mogę dać przykład tutaj Zbyszka Bońka, który tak samo oczywiście po zmianie prezesa w Federacji Polskiej, czyli po zmianie Grzegorza Laty, bo on sukcesją był po tym oczywiście prezesie, więc dostał oczywiście w nagrodę, że został prezesem, dostał też trenera Fornalika, jak się nie mylę. Tak jest, Więc wyszedł dla mnie fantastycznie Boniek z tej sytuacji, no cię fantastycznie, lepiej niż ta sytuacja, która się zdarzyła w tej chwili. Ale że po prostu utrzymał decyzję Laty, nie robił ruchów, nawet jak nie szło... Oczywiście. Ja myślę tutaj, że jednak w jakimś stopniu, no, było to trochę źle rozegrane. Zresztą czytałem wywiad Marka Koźmińskiego, który też powiedział taką rzecz ważną, że za dużo jest po prostu dyskusji na ten temat. Pewne rzeczy, które są okryte tajemnicą, powinny być po prostu spokojnie rozważone, przeanalizowane, nie dyskutowane w mediach i tym podobne. No, stało się, co się stało. W tej chwili jest sytuacja... No właśnie, panie Federico, bo ja tak wczoraj słuchałem, powiem, bardzo, bardzo ciekawy food truck, chłopaki Łukasz i Kuba rozmawiali o nawałce, ale rozmawiali też o pewnym procesie i oni mówili tak, tak jakby rozmowa Kulesza Souza odbywała się w czasie rzeczywistym w mediach, bo mówi, gratulują Sebastianowi Staszewskiemu, że jakby ta rozmowa tak jakby znalazła się w mediach od razu albo wręcz w trakcie, albo zaraz po rozmowie. Rozumiem, że troszeczkę się może pospieszył Kulesza, tak, że mógł to troszeczkę po pierwsze przeanalizować. Tylko czy mógł zatrzymać Souza po tym, co Souza mu powiedział? To też jest pytanie.
Tutaj różnie można myśleć, prawda? Bo my w zasadzie nie wiemy, co było zawarte w umowie i jak ta umowa była skonstruowana, prawda? Bo jak się podpisuje umowę, no to się konkretnie pisze, prawda, cele trenera, długość umowy i tym podobne. Jak można rozwiązać umowę, w jaki sposób, bo wiadomo w tej chwili, że przez przepisy FIFA-owskie można umowę po prostu zerwać, znaczy można negocjować w sposób polubowny za odstępne, prawda, za jakąś sumę, którą trzeba zapłacić od strony trenera, czy od strony oczywiście klubu. Ja myślę od klubu, mnie, od klubu, od federacji. Ja myślę, że jednak federacja tutaj jest bardziej zabezpieczona od strony FIFA-owskiej z tego względu, że po prostu umowa jest umową i trzeba ją respektować. Widocznie myślę, że ta umowa jednak była źle skonstruowana i dlatego On doszło bardzo co. broni tej umowy Zbigniew Boniek, twierdzi, że ona no nie zawierała, prawnicy też mówią, że nie zawierało się dotychczas inaczej ze szkoleniowcami pracującymi w Polsce tych klauzul odejścia, prawda, że nie było dookreślone milion czy 2 miliony, czy 5 milionów euro, że dotychczas nie wpisywano w te umowy, czy z Benhakerem, czy później ze Smudą, czy z Fornalikiem, czy Nawałką, Brzęczkiem, aż po Sołze takiej klauzuli odejścia, o której trener Kasperczak mówi. Tak, tylko Zbyszek może mówił o przeszłości, prawda? Lata od czasów, kiedy był Fornalik, czy był jeszcze inny trener, Smuda, czy tej klauzuli nie można było, nie była respektowana przez FIFA. A w tej chwili jest ona respektowana i jest w statucie Federacji Międzynarodowej, jest wyraźnie powiedziane, że można oczywiście, podpisując umowę z trenerem, można tą klauzulę po A czy trener miał prostu taką umowę w swojej wyłączyć. ostatniej, taką klauzulę w swojej ostatniej umowie z Tunezją? Nie, nie miałem, bo tutaj nie porównujmy oczywiście te sumy, które ja miałem z tymi sumami, które są aktualnie na rynku światowym, prawda? Czyli Kasperczak nie będzie tyle zarabiał pieniędzy, co Mourinho, także te sumy są jednak inne i dlatego tych klauzul się po prostu nie wpisuje. Panie Henryku, to dopytam się. 27 grudnia, sprawa już jest medialna. Sołza jest nie do utrzymania, jak już sprawa była medialna, prawda? Tak. I Kulesza nie chciał go zatrzymywać. To powiedzmy sobie szczerze, to jest prawda futbolu, po prostu nie chciał. Skoro ujawnił od razu, że on chce odejść, to znaczy, że nie chciał. W tym momencie była tylko kwestia dogadania się z Sołzą. Ostatecznie PZPN, część mediów podaje 300 tysięcy, według moich źródeł 370 tysięcy Sołza musi zapłacić PZPN-owi za rozwiązanie tej umowy. Jak trener ocenia tą sumę? Dzisiaj już jest pracownikiem Flamengo, trenerem Flamengo. No myślę, na tym poziomie to jest suma odstępnego bardzo śmieszna dla mnie. Tutaj u nas trenerzy we Francji w tej chwili, każdy, który pracuje w pierwszej, oczywiście w Ekstraklasie, czyli w Ligue 1, to tutaj zarabia tą sumę, którą zapłacił. Nie wiem, czy zapłacił, czy nie zapłacił, to jest w tej chwili tylko przypuszczenie Sousa, żeby mógł odejść do innego oczywiście środowiska tam, do Flamengo, prawda? Ale to jest dlatego śmieszne, że to miesiąc pracy trenera on zapłacił, gdzie sumy, które zarabia na miesiąc są astronomiczne. No nie wiem, on tam zarabiał gdzieś, mówią, w granicach 800 tysięcy euro, tak, jeżeli się nie mylę, że Zarabiał zarabiał. dokładnie 70 tysięcy euro miesięcznie w Polskim Związku Piłki Nożnej, Paulo No Sousa. to mu, no to mu dawało ile na miesiąc przez 12? 840 chyba, tak? Dobrze liczymy? Zaraz, No żebyś. właśnie.
już Także powoli zostaje. tutaj też w stosunku do tego się oblicza, obojętnie w jakim momencie, w jakim okresie będzie chciał opuścić federację. Tak, 340 tysięcy euro zarabiał rocznie Paulo Sousa. No to jest, no nie jest to ta suma z najwyższej półki, prawda? No ale to jest suma dla Polski, jest bardzo duża, bardzo duża. Dlatego, no nie wiem, odstępne można było zrobić bez problemu, bo jednak ja myślę dzisiaj, gdyby Boniek dalej kontynuował jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie doszłoby do tej sytuacji. I nawet jeżeli by taka Doszłoby. sytuacja zaistniała, to myślę, że Zbyszek by oczywiście tą sprawę załatwiał po cichu. Nie dałby tego na pewno na plac publiczny od razu. No niestety każdy ma swoje działanie. To jest tylko moja opinia, prawda? Ja tutaj nie wiem, jakby postąpił Zbyszek, tylko na pewno znając go, z jego dyplomacji, z jego sekretów, jakich ma zawodowych, na pewno na plac publiczny by tego tak nie ogłosił szybko. No ale też z drugiej strony myślę, że nowy prezes Kulesza ma swoje pomysły, ma swoje ideały, myślenia, ideje, przepraszam, i na pewno będzie chciał zrobić po swojemu. I tutaj może dla niego była to okazja, żeby się pożegnać z trenerem Sousą, bo przychodząc nawet w pewnym momencie było takie dużo pytań było, czy zostaje selekcjoner w dalszym ciągu, czy kontynuuje w dalszym ciągu. No i tutaj spróbował Kulesza, że zostawiamy go, nie ruszamy go, niech dalej pracuje. No i się okazało, że ta krytyka była coraz większa, no i może znalazł moment, żeby się po prostu z nim pożegnać. Panie Henryku, z pańskiego doświadczenia, bo to też jest bardzo ważny moment kadencji już Sousy, gdy prezesem był Cezary Kulesza, mecz z Węgrami. Jak pan ze swojej perspektywy patrzy na rozegranie przez Sousę tego meczu z Węgrami? Bo my tu nie zostawiliśmy suchej nitki na Sousie, na całej tej sytuacji. No i myślę, że to też wpłynęło na relacje Sousy z Kuleszą, Kuleszy z Sousą. Nie wiem, czy oni się komunikowali przed tym meczem, jak ten mecz ma być rozegrany, to też inna sprawa. Właśnie tutaj jest cały problem. Myślę, że trener w momentach tak ważnych, gdzie no, wynik się liczy w stosunku do celów, jakie federacja sobie zażyczyła, prawda, i do celów trenera. Więc te relacje, wydaje, były minimalne, bo jak można się zgodzić na to w tak ważnym meczu z Węgrami, gdzie gramy o pozycję oczywiście rozstawienia grup i gdzie mamy szansę po zwycięstwie nie być rozstawionym, czyli być w grupie, która no ma, można powiedzieć, lepszy rozkład meczowy, prawda? I nie wstawić największych zawodników, ważnych zawodników drużyny Polski, jak Glika, jak Lewandowskiego, to wydaje mi się trochę dziwne, bo nie sam trener może o tym decydować. Ja myślę, tutaj decyzję dotyczącą tego składu oczywiście trzeba było może wyjaśnić trenerowi, trzeba było może mu powiedzieć, czyli powiedzieć mu, że jaka jest sytuacja, jeżeli przegramy ten mecz, nie jest to dla nas dobre, więc trzeba postawić najlepszy skład. A najlepszym składem i bazę stworzoną przez tą reprezentację to było baza na zasadzie gry Lewandowskiego, Glika czy innych doświadczonych zawodników. Gliński nawet na ławce rezerwowych siedział. Glik był na oczywiście, trybunach. To był wielki błąd, bo w tej chwili się mówi o trenerze,
Ale trenerowi też trzeba, ci ludzie, którzy współpracują z nim w relacjach, prawda, czy to administracyjnych, czy to w relacjach dotyczących spraw statutowych, czy rozgrywek, to trzeba mu pewne rzeczy też wyjaśnić. I dlatego tutaj był błąd, myślę, pierwszy na pewno trenera, tak? Ale myślę, że ktoś mu w tym nie pomógł. I dlatego stało się, co się stało. Jesteśmy w sytuacji trudnej, bo musimy grać baraże w tej chwili i graliśmy oczywiście z Węgrami w osłabionym składzie i nie z założeniem tym, co myśleliśmy, żeby się zakwalifikować do Mistrzostw Świata. Bo tutaj też jedna rzecz, że nikt nie przypuszczał, że w tej grupie, w której jesteśmy, że dojdzie do tego, że będziemy musieli grać w barażach. No nikt nie przypuszczał. Dlatego tu było wielkie rozczarowanie wszystkich. Wszyscy w tej chwili Ale trenerze, w tej grupie była oczywiście. Anglia. Tej grupie była Anglia. Trochę, No, znaczy, no, ja no, no, rozumiem, no, że. no, z Anglią zawsze powalczyliśmy, przecież nie powiemy, że te mecze, obydwa mecze były słabe, no ale tu chodziło o to w tym ostatnim meczu, bo to był ważny mecz dla nas, żeby być w grupie Rozstawionych oczywiście drużyn. dostępnych. Gospodarzy Oczywiście, Willa i gospodarza pierwszego meczu. Jasne, jasne. to było najważniejsze i tego nie zrozumiałem. Oczywiście do dzisiaj dla mnie to było coś niesamowite, że jak można było doprowadzić do tego, żeby grać, nie powiem drugim zespołem, ale nie postawić tak ważnych zawodników, którzy mają wpływ na wynik meczu, jak Lewandowski czy Glik. Panie Henryku, ja tak odliczam dni Kulesza, dzień 28 i nie ma mnie pan chyba za złośliwego człowieka. Po prostu odliczam i czekam, ale zaczynam się coraz bardziej niepokoić, bo muszę powiedzieć, że dziennikarze, no, zawsze zabieramy głos i coś mówimy i można nam nie wierzyć, ale trener Piechniczek, który u mnie regularnie występuje jako ekspert na prawdzie futbolu, grzmiał już w końcu grudnia, że my mamy mało czasu do meczu z Rosją i tego drugiego meczu barażowego, jeśli damy radę wygrać w Moskwie. Od początku stycznia to już dzwoni do mnie prawie codziennie Antoni Piechniczek i mówi: Roman, gdzie jest trener? Ja mówię: Panie Antoni, trenerze kochany, po prezesa Kuleszy pan dzwonił, bo ja nie wybieram tego trenera. Jak trener to odbiera, że ten dzień to już 28 od momentu de facto rozstania z Souzą i Kulesza teraz już wyznaczył ten timing. Powiedział wczoraj Piotrowi Koźmińskiemu z Wirtualnej Polski, że to się stanie 31 stycznia. Także to będzie 30 któryś tam dzień poszukiwania selekcjonera. On sobie deadline ten wyznaczył ostatecznie. Tak, rzeczywiście, do meczu z Rosją pozostało bardzo niewiele czasu, bo dzisiaj licząc mamy miesiąc i pół, jak się nie mylę. Natomiast za miesiąc ten nowy selekcjoner będzie musiał już podać nazwiska powołanych zawodników, No tak, dwa oczywiście tygodnie zagraniczne kluby, 2 tygodnie przed pierwszym meczem, czyli przed tym 10 meczem, lutego, 10 marca będzie oczywiście. musiał. Oczywiście. Także tutaj, no rzeczywiście, tutaj czas nas goni. Goni nas, dlatego że no, tego czasu jest coraz mniej i w tej chwili dostajemy wiadomość, że mamy nową datę ogłoszenia nowego selekcjonera, czyli z 19 stycznia, 2 tygodnie później będziemy wiedzieli 31 stycznia, kto jest nowym selekcjonerem. No, jeżeli dzisiaj media ogłaszają oficjalnie, że pierwszym kandydatem jest Adam Nawałka, natomiast nie zostaje do tej pory jeszcze ogłoszony, to znaczy, że jest jakiś problem. Jest problem, że wszyscy są za Adamem Nawałką. Przecież wiem, że media, trenerzy polscy chcieliby, żeby znowu był trenerem Polak. Jest jednak problem. Dlaczego? Bo na razie nie ma
oficjalnej wiadomości od prezesa Polskiego Związku Piłki Trenerze, tylko Nożnej, tak, rozmowa między korzystając z tego. Nawałką a Kuleszą odbyła się w tamten czwartek. Kilka dni było mega grane. Trener mówi, że media chcą. Trenerze, no część mediów chce, pewnie niemała, część nie chce, część kibiców chce, część nie chce. Ja to zawsze mówię, prezes musi mieć przekonanie do trenera, bo nie miał przekonania do Nawałki, to wziął Nawałkę. Miał przekonanie do Brzęczka, mi się to mogło nie podobać, wziął Brzęczka, prawda? Nabrał przekonania, że musi zmienić Brzęczka, wziął Souzę, prawda? Ja o trenera to jeszcze dopytam się, jak to było z polską reprezentacją. Natomiast tak sobie myślę, nie chcesz Nawałki. Co się dzieje przez ostatnie dni? Wrzucani są zagraniczni trenerzy, Fabio Cannavaro i Marcel Koller. Obaj się wypisują sami z tej rozgrywki. Sami się wypisali. I Fabio Cannavaro, Włoch, i Marcel Koller, Szwajcar, powiedzieli nie dziękuję. Teraz wczoraj, w szczególności przedwczoraj, niesamowicie grany jest Andrzej Szewczenko. Jak trener na to patrzy z punktu widzenia reprezentacji Polski? Czy może warto, żeby Kulesza dogadał się z Szewczenką, żeby to był człowiek z zewnątrz, żeby to był człowiek, który ma 5-letnie doświadczenie prowadzenia reprezentacji Ukrainy? On pracuje w parze z Mauro Tassottim, włoskim szkoleniowcem. Jak trener w ogóle na to patrzy, że Nawałka jest trzymany na stand-by'u? Dziennikarze już nie piszą, że jest faworytem, tylko piszą, że jest lista rezerwowa na ławce rezerwowych, a jest mega grany Andrzej Szewczenko. Ja myślę tutaj, że prezes Kulesza w tej chwili myśli, tak, to jest jego myśl, że nie chce po prostu żyć przeszłością. Czyli nie chce widocznie mianować Nawałkę jako trenera, który był wybrany przez Zbigniewa Bonika. Tak sobie myślę. No tutaj trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to, co było robione wcześniej, no nie będzie robione w tej chwili przez nowego prezesa Kuleszy. Zresztą tak było wcześniej, kiedy Lato oczywiście wybrał Smudę, wybrał Fornalika. No, po przyjściu Zbigniewa Bońka nastąpiła zmiana jednak, prawda? W tej chwili dochodzi do tej samej sytuacji, że nowi prezesi Polskiego Związku Piłki Nożnej myślą o nowych trenerach, o nowej krwi, która ma być w tej reprezentacji i dlatego może w tej chwili tak ta sytuacja wyszła, jak wyszła. Ja myślę, że tutaj no, jest dużo do zrobienia, w sensie tym, że no, jak to mówiliśmy wcześniej, mamy mało czasu, więc na pewno Kulesza wychodzi z założenia jakiego? Pierwszego, że tutaj tylko będzie kluczową sprawą przygotowanie zespołu taktycznie i mentalnie. Czy Adam Nawałka jest dzisiaj w stanie to zrobić, bo zna lepiej zawodników na pewno od Szewczenki, który w tej chwili jest brany pod uwagę, czy po prostu przygotowuje umowę, bo to też zależy od umowy, jaką podpisze z przyszłym trenerem, prawda? Czy decyduje podpisać umowę tylko Szewczenko na okres baraży, ale ja wątpię w to, bo na pewno się nie zgodzi Szewczenko, bo jeżeli ma przychodzić i zarabiać duże pieniądze, oczywiście jako ten selekcjoner, to będzie chciał, że nawet jak mu nie wyjdą te mecze barażowe i nie zakwalifikujemy się, to automatycznie umowa będzie ważna. I w tej sytuacji to on będzie grał w tej Lidze Narodów na początku, prawda? I będzie grał w tych Mistrzostwach Europy, bo pierwsze będą znaczy już nie będzie, bo już nie będziemy na Mistrzostwach Świata w Katarze, tylko będą Mistrzostwa Europy. I może do tego dojść, oczywiście, że no, on się zdecyduje na taką
na taką formułę, tak? No trudno mi powiedzieć. Są wiele, wiele zależy od tego, co przyszłościowo sobie ułoży prezes Kulesza. Jeżeli będzie chciał kontynuować z tym, którym podpisze w tej chwili, nawet jeżeli zostaniemy wyeliminowani, prawda, w barażach, albo tylko postawi na trenera, czy to będzie polski, czy zagranicy, obcokrajowiec, tylko na ten okres baraży. Ja wątpię, żeby obcokrajowiec się na to zgodził, tylko na okres tych baraży. Czyli Szewczenko, jeżeli by podpisał kontrakt z Federacją Polską, to wtedy by musiało nastąpić to, co powiedziałem w drugiej wersji, czyli odpadamy nawet z tych baraży, ale kontynuujemy. Panie Henryku, ale w ogóle Cezary Kulesza publicznie w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego dla Izy Koprowiak expressis verbis powiedział, że nie będzie trenera na 2 mecze, prawda? Z tego, co słyszę, to też Adam Nawałka nie chce się zgodzić na to, żeby być trenerem na 2 mecze. On by chciał poprowadzić drużynę w eliminacjach Euro, prawda? To też był jakaś oś sporu z tego, co słyszymy na temat kontraktu Nawałki. Czy do końca roku, jak Antek Bugajski tutaj nam prezentował na Prawdzie Futbolu, czy ja słyszałem o takiej wersji do 2023 plus finały Euro, ale z możliwością wypowiedzenia umowy przez PZPN z końcem tego roku, jeśli nie byłoby pozostania w Lidze Narodów, jeśli Polska zajęłaby 4. miejsce, spadła do dywizji B, to wtedy koniec umowy. Zakładam, że nie awansujemy też do Mundialu. Więc tych komplikacji jest więcej. Ja tak sobie myślę, to może taki Cezary Kulesza powinien pana Henryka wziąć na doradcę, który tyle razy negocjował różne rzeczy, analizował, zna ten selekcjonerski chleb jak mało kto. 7 razy prowadzić reprezentację, no nie ma takiego Polaka w historii, prawda, który takie doświadczenie. Ja tak policzyłem turnieje trenera, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Trener prowadził reprezentację na 9 turniejach, 7 Pucharów Narodów Afryki, na Mundialu i na turnieju piłkarskim Igrzysk Olimpijskich. No to coś niesamowitego. Mam nadzieję, że zaraz trener do nas wróci, a ja go tutaj postaram się o taką fotką zaskoczyć, jeśli chodzi o wspomnienia, bo rzeczywiście jest to karta absolutnie niesamowita. Trener Kasperczak, pierwszą reprezentację, jaką poprowadził, to było w 1993-94, to było Wybrzeże Kości Słoniowej. Jeszcze raz tutaj trenera postaramy się przyłączyć. Coś nam wyskoczyło, znowu coś przerwało, prawda? Tak jest. Okay. Ja tu postaram się trenera z tego Kick from the Studio. O. Boję się, że tutaj zbanuję trenera. Zostaniemy w takim układzie może, bo tutaj coś mam problem z tym. O, jest trener, bardzo dobrze, fajnie. Przedstawiam trenerską, selekcjonerską drogę, bo rzeczywiście niesamowita Wybrzeże Kości Słoniowej, później 4 lata w Tunezji, później krótka przygoda z Maroko, następnie Mali, Senegal, ponownie Mali i ponownie Tunezja. Trenerze, no kapitał niesamowity, jeśli chodzi o selekcjonerską drogę. Coś nie słyszymy chyba się. No właśnie. Co, jakiś problem jest znowu z tym. Teraz obrazem. Trener mnie słyszy? Halo? Tak, słyszę, tylko obrazu nie ma w tej chwili, w dalszym ciągu. Nie wiem co. Zaraz postaramy się, jeszcze raz ja może trenera tutaj, i wrzucimy jeszcze raz trenera na coś. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Coś się nam zamroził ten live z trenerem, łączenie z Francją na linii Polska-Francja. Zobaczymy,
postaramy się za chwilkę tutaj. Teraz postaramy się. Zamrożony nam trener. Ja może jeszcze raz. Jest trener, tak jest. Słychać nas, trenerze? Musi trener mikrofon włączyć. Mikrofon. Nie mamy mikrofonu trenera. Zaraz pokazuje nam, że trener jest bez mikrofonu. Zaraz postaram się przywrócić to połączenie. Mikrofon w telefonie. O, jest trener. Halo? Nie słyszymy się. Postaramy się przejść może na połączenie telefoniczne. Ja postaram się do trenera zadzwonić. Słuchajcie, nie tracimy ducha. Próbujemy jeszcze raz, może ostatni raz. Rzeczywiście się uda. To zaraz przywrócić. Słuchajcie, jeśli nie przywrócimy tego połączenia. Słuchajcie, dyskutujecie o pieniądzach, jeśli chodzi o zatrudnianie selekcjonerów. Rzeczywiście trener Henryk Kasperczak, pracując z tymi reprezentacjami, zebrał niesamowity kapitał doświadczenia. Ciekaw jestem, jakby tak konsultował prezesa Kuleszę, jakie by były efekty tych konsultacji. Romku, zaproś Darka Szpakowskiego. Jest zaproszony. Muszę powiedzieć, że będzie zaproszony. Na dniach się spotkamy po wyborze trenera. Taka jest opcja. Natomiast może zrobimy. O, zobaczymy, trenerze. Czy teraz słychać? Bo trener ma wyłączony mikrofon. Zrobimy tak. Zadzwonimy do trenera i puścimy go na głośno mówiący. Halo? Zaraz. Nie tracimy ducha, spokojnie. Niestety nie słyszymy pana Henryka. Nie słychać. Jest w telefonie wyłączony mikrofon, niestety jest. Nie wiem, czy pan Henryk nas słyszy. Spróbujemy się z nim połączyć może telefonicznie. Ja zadzwonię na polski numer. Słuchajcie, zróbmy tak, że ja zadzwonię na polski numer pana Henryka. O. Panie Henryku, bo mamy problem z tym połączeniem, pana widać nawet momentami, ale jakby wyłączony jest mikrofon, może przejdziemy na łączenie po prostu telefoniczne w tym momencie, żebyśmy kontynuowali tą rozmowę, bo jeśli jest to możliwe, trenerze. No jest możliwe. Tak, to bardzo proszę. Trenerze, to będzie pana słychać jakby jak w radiu, także jesteśmy na antenie i będziemy kontynuować. Ja tu wrzuciłem zdjęcie trenera, jak cieszy się z reprezentacją Mali. Ten kapitał selekcjonerski u trenera absolutnie niezwykły. Może warto by było pomóc z takim kapitałem Cezaremu Kuleszy? Oczywiście, że zawsze doświadczenie robi swoje, prawda? Ja też przeżyłem bardzo dużo turniejów, bardzo zresztą brałem udział i na Olimpiadzie, i na Mistrzostwach Świata. Jako selekcjoner brałem także udział w tych wszystkich Mistrzostwach Afryki Narodów, więc
posiadam dużo doświadczenia oczywiście. Czy jest to moment, żeby w tej chwili sprowadzać Kasperczaka do Polski? No trudno powiedzieć. Ja czuję się dobrze, jednak wiem, że dzisiaj jestem w stanie na pewno jeszcze dużo zrobić dla piłki nożnej. Natomiast to, co mówię, tutaj w tych sytuacjach, jakie są aktualnie, no to kluczowe będzie przygotowanie taktyczne i mentalne. Tutaj nie potrzeba trenera, który będzie od nowa zaczynał, który będzie po prostu szukał rozwiązań, bo będziemy pracowali, bo nie ma czasu na to. Nie, jest to okres bardzo trudny. Trzeba po prostu zespół przygotować mentalnie i to umotywować ich i także przygotować ich na to, co oni umieją grać. Bo wiadomo, że nie po raz pierwszy grają ze sobą i wiedzą, o co chodzi. Także tutaj no, oczywiście nie wiem, czy nie będę tutaj się wychylał za bardzo, ale potrzebny jest trener z dużym doświadczeniem, który będzie w stanie mentalnie i taktycznie przygotować też ten zespół w krótkim okresie czasu. Panie Henryku, a to tak dopytam, bo kibice tu dopytują na czacie, a pan by się w ogóle zgodził na przykład wręcz w roli selekcjonera poprowadzić biało-czerwonych, spełnić to marzenie, które nie dane panu było pewnie przez te, no już kilka dekad. No nie chcę powiedzieć, że lepiej późno niż wcale, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu trafić tak, żeby uratować ten zespół i w ogóle zespół polski, żeby się zakwalifikował do tych mistrzostw świata, bo teraz w tej chwili droga jest bardzo trudna. W tej chwili no, szukać rozwiązań złożonych, tak jak powiedziałem, z tej wersji taka, jaka w tej chwili chodzi po głowie prezesowi, nowemu prezesowi Kuleszy, że wziąć Szewczenko i podpisać z nim długi kontrakt, nawet jeżeli się nie zakwalifikuje do mistrzostw świata, no to jest sytuacja dosyć skomplikowana. Ja myślę, że tutaj jest potrzebny w tej chwili trener, który by po prostu zareagował i zakwalifikował się do mistrzostw świata. To jest najważniejsze i z tym celem trzeba pójść w pomyślunku. A kto to będzie, no to jest duży znak zapytania na wszystkich. Panie Henryku, to dopytam się, bo wiadomo, że dziennikarze, czasami kibice też lubią policzyć pieniądze. Najdroższym selekcjonerem w historii reprezentacji Polski był Ben Hacker, nie Souza. Zarabiał według tego drugiego kontraktu w eliminacjach mundialu 900 tysięcy euro. Teraz Souza zarabiał 840. W przypadku Szewczenki mówi się o jakiejś kwocie 2,5-3 miliony euro. Czy jest w ogóle potrzeba zatrudniania takiego człowieka? Ja rozumiem, że nas stać mogłoby być, ale sam trener mówi, że potrzeba bardziej człowieka, który zna piłkarzy, ale z drugiej strony tak, to by oznaczało, że Kulesza musi wybrać jakby na wałkę, a zarazem ze słów trenera bardzo wyraźnie widać, że Kulesza nie chce wziąć na wałki, bo to już było. No właśnie tutaj jest cały problem. No, trzeba iść na kompromis. No, ja myślę, że trzeba wyszukać taką sytuację, która będzie sprzyjająca dla zespołu, prawda? Dla zespołu. Nie trzeba tutaj się, jak to się mówi, honorem unosić. Ja myślę, tutaj prezes Kulesza jest na tyle inteligentny, że powinien rozważyć, rozmyśleć, jaka sytuacja będzie najlepsza, bo ciągnąć, wie pan jak to jest, ciągnąć się z trenerem, który nie osiągnął swojego celu, czyli nie zakwalifikował zespół do mistrzostw świata, bo jednak ta szansa jeszcze została, no to jest trudno pracować później dalej, bo jest duża krytyka, jest niezadowolenie. Oczywiście można opinię publiczną przygotować na to, ale wiemy, jaki jesteśmy narodem polskim, że na pewno tego nie zaakceptujemy, jeżeli ten
ten kryminał zakwalifikuje się do mistrzostw świata. Także to są naprawdę, ta decyzja należy do prezesa, oczywiście, bo on decyduje o wszystkim, no ale to jest jednak wielki problem. To jest jednak wielki problem, bo jeżeli dojdzie do tego, że podpiszemy kontrakt z trenerem, który ma wysokie obcokrajowcy, szczególnie jeżeli to będzie Szewczenko, jeżeli podpiszemy z nim kontrakt i będzie to kontrakt złożony z dwóch części, czyli zakwalifikowania się do mistrzostw świata, jeżeli się nie zakwalifikujemy, to kontynuujemy dalej, no to ciężko będzie przeprawić. Od razu będzie presja. Bardzo mądrze trener mówi. Ja muszę powiedzieć, że tutaj na czacie jest mnóstwo kibiców, wręcz pisze przykładem Kamil z Eindhoven. Panie Romku, dzwoni pan do Czarka i mówi pan o Henryku Kasperczaku. Marzenie się spełni. Także sporo kibiców naprawdę z wielką sympatią patrzy na to. Ja tu, trenerze, jak mieliśmy problem z łączeniem, prezentowałem trenera selekcjonerską drogę, bo to było Wybrzeże Kości Słoniowej. Puchar Narodów Afryki, prawda? Trener był wicemistrzem, tak? Z Wybrzeżem Kości, trzecie miejsce bodaj. Wybrzeżem Kości Słoniowej, tak. Trzecie miejsce. Później była Tunezja, gdzie trener poprowadził drugie miejsce w Pucharze Narodów Afryki, ale też zakwalifikował się na mundial i na turniej piłkarski Igrzysk Olimpijskich. Trener prowadził też Mali, gdzie z Mali też był w półfinale, czwarte miejsce w Pucharze Narodów Afryki. Trener prowadził Maroko i Senegal i znowu Mali i Tunezję. No niesamowity kapitał selekcjonerski. Natomiast trenerze, jakbyśmy tak mogli wspomnieć, bo niedawno mówił o tym tutaj na Prawdzie Futbolu Michał Listkiewicz, to dlaczego trener nie poprowadził Polski? Jak trener ze swojej perspektywy patrzy na te przymiarki? Czy najpierw Michała Listkiewicza, czy później Grzegorza Laty? Tak, nie wiem. Sam do dzisiaj nie wiem. Decyzja zawsze należała w pierwszej wersji. Oczywiście dostałem propozycję od Michała Listkiewicza. Ta propozycja była taka, że miałem prowadzić zespół Wisły Kraków i także reprezentację Polski. No niestety na to się nie zgodziłem, ze względu na to, że po prostu powiedziałem Michałowi, że to jest naprawdę trudna rola obejmować, te czasy już minęły, obejmować i klub, i pracować w klubie, i w reprezentacji. Dlatego nie chciałem tego, a Bogusław Cupiał nie zgadzał się, żebym ja opuścił Wisłę Kraków, czyli powiedział, okej, niech pracuje z reprezentacją Polski, ale pozostaje dalej trenerem Wisły Kraków. Na to się nie zgodziłem. Więc to była ta pierwsza propozycja. No drugiej propozycji nie dałem, prawda? Nie dostałem, przepraszam. Dlatego, że ani Grzesiu Lato, ani oczywiście Zbyszek Boniek nie zaproponowali. A panie Henryku, to wyjaśnijmy, bo my to kilka razy odwołujemy się do tej sytuacji, gdy wybierany był Franciszek Smuda, że wybierał Grzegorz Lato między panem, już wówczas bardzo doświadczonym selekcjonersko człowiekiem, bo prowadził pan do tego momentu 5 reprezentacji, jeszcze później objął pan Mali i Tunezję po raz drugi, a Grzegorz Lato zdecydował się na Franciszka Smudę, a nie na pana. No właśnie to jest pytanie tylko do Grzegorza Laty, dlaczego tak zrobił. Ja na ten temat nie będę się wypowiadał, z tego względu, bo nie znam jego opinii, prawda, dlaczego tego nie zrobił, prawda, że nie wziął. On wychodzi, wypowiedź była Grzegorza Laty następująca, że ze względu na kibiców, ze względu na media i ze względu na to, że spadłem z drużyną Górnika Zawsze do drugiej ligi, no moje, jak to się mówi, takie już bym powiedział, moja osoba już jest osłabiona w tej chwili jako trener, żeby poprowadzić reprezentację Polski.
Ale pan jeszcze później pracował i w Wiśle Kraków, i w Kawalii Greckiej, i właśnie dwa razy z reprezentacjami. No tak, no tak. To kwestia jakby przekonania, wyboru. Nie wiem, chyba pewnie też odwagi tak naprawdę. Tak mi się wydaje, panie Henryku. No, nie będę polemikował z tego względu, że no, naprawdę nie chcę tutaj komuś krzywdę zrobić, czy coś kogoś obrazić, czy wywołać jakąś sytuację, która w tej chwili no, nie ma żadnego sensu. Także pozostaję na swojej własnej pozycji, na swoich wiadomościach i odpowiedziałem tylko to, co mogę odpowiedzieć, prawda? Natomiast dużo znaków zapytania można sobie zadawać. Ja nie chcę ich rozwiązywać, nie chcę ich po prostu w tej chwili omawiać. Także zostawmy to. Temat był, tematu dzisiaj już nie ma. To, co było zrobione, no już jest to dla mnie przeszłość i nie będziemy więcej dyskutować. Panie Henryku, to dopytam o jedną rzecz w związku z publiczną wypowiedzią dla Piotra Koźmińskiego, Cezarego Kuleszy, który wczoraj powiedział, że dla niego bardzo ważna jest długość kontraktu, bardzo ważny jest też sztab. On to kilkakrotnie powtarzał też wcześniej. Czy pan pracując z reprezentacjami w Afryce miał absolutną dowolność, jeśli chodzi o sztab? Tak nie było, więc były kraje, gdzie po prostu miałem tą możliwość, że mogłem sobie mój sztab przyprowadzić, prawda, i pracować z nim w tej federacji. Natomiast były federacje, które na początku już powiedzieli, że przychodzi pan, ale przychodzi pan sam. Nie mamy tutaj naszych asystentów, mamy naszych ludzi miejscowych, dlatego musiałem podjąć decyzję, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam. Pewne sprawy przed podpisaniem, skonstruowaniem umowy, kontraktu zawsze się umawia, prawda? Albo się zgadzamy, albo się dogadamy, albo nie, prawda? I tutaj w mojej sytuacji było różnie. Raz musiałem pracować oczywiście z miejscowymi trenerami, asystentami, a nie czasami przyprowadzałem swoich. Panie Henryku, jak tak patrzę na pańską afrykańską przygodę i te pięć reprezentacji, siedem przygód, to tak sobie myślę, no pan po prostu był mega cenionym fachowcem na czarnym lądzie. No, rzeczywiście byłem trenerem, który miał sukcesy, to trzeba powiedzieć, bo zresztą z Tunezją dwa razy grałem nawet w tych najwyższych rozgrywkach światowych. Była to Olimpiada w Atlancie w 1996 roku, no i Mistrzostwa Świata we Francji w 1998. Czyli no jest to dla mnie wielka satysfakcja, że mogłem uczestniczyć jako trener w tych dwóch najważniejszych imprezach piłkarskich na świecie. Także mam bardzo dużo wspomnień. Zresztą te drużyny afrykańskie dużo mi wniosły, jeżeli chodzi o duże doświadczenia, jakie w tej chwili mam. No i o te relacje bezpośrednie z zawodnikami, jak tworzyć reprezentację, jak ją motywować, jak je dać możliwości tym zawodnikom, żeby po prostu osiągali dobre wyniki. Ja korzystałem z tego jak najwięcej przez moje doświadczenie, no i udało mi się bardzo. Panie Henryku, naprawdę pańska karta, jeśli chodzi o reprezentację, jest nadzwyczajna. Pozwoli pan, że będę w tym roku do pana wracał jako człowieka, który przybliżałby nam reprezentację, już pewnie Polski teraz, bo będziemy kibicować. No tak czy inaczej, prezes Kulesza się określił. No już jak podał on sam deadline 31 stycznia, to już chyba nie ma kwestii innej niż informacja o selekcjonerze. Co prawda w następny poniedziałek dopiero będzie, także jeszcze ładnie. Tak, no ale
ale to jest jednak przedłużanie, no to stwarza więcej polemiki, więcej dyskusji, więcej niepewności. Myślę, że tutaj, jeżeli się błąd popełni, jeżeli się coś powie, to trzeba się raczej tego trzymać, prawda? Trzeba, chyba że będzie przepraszał za to, trzeba mi powiedzieć, za te zmiany dat. Panie Henryku, ja już naprawdę, no niektórzy mnie tu pytają, jak żyć. Wojciech Kowalczyk mnie pytał przedwczoraj, także jak żyć. Natomiast no, jest to dziwne poczucie. Ja muszę powiedzieć, że dziwnie się z tym czuję, bo myślałem, powiem tak, znając Kuleszę z jego pracy w Jagiellonii, że to może 2 tygodnie, no może góra 3, no ten 19 stycznia jawił się absolutnie jako realny termin. Moim zdaniem on po prostu nie ma jasności, kto powinien być tym selekcjonerem, bo gdyby miał jasność co do Nawałki, chęć, to już by go zatrudnił, prawda? Kontrakt jest omówiony według otoczenia Kuleszy, co do wszystkich detali, wręcz podawano sztab z Dudkiem i Piszczkiem, a którzy to zostali wymyśleni nie przez Nawałkę, a przez Kuleszę. Więc gdyby chciał Nawałkę, byłby już Nawałka. Rozumiem, że teraz się jawi kolejny taki dla mnie bardzo trudny mimo wszystko kandydat. Z różnych względów, to może kiedyś dłużej omówię, ale Szewczenko mi się jawi jako kandydat. Po pierwsze to, co trener powiedział, bardzo mądrze, że to jest kandydat, który dookreśla rzeczywistość. Musi mieć umowę do grudnia 2023 z opcją przedłużenia na euro, no bo taki trener nie przyjdzie na 2 mecze. No, co najwyżej Polak mógłby wyjątkowo się zgodzić na to, że przychodzi na 2 mecze, bonusem jest ewentualny mundial, bonusem jest ewentualna praca w eliminacjach euro. No ale obcokrajowiec na tym stanowisku to jest znowuż takie podbijanie bębenka przez obcokrajowca. Być może, i to ja stawiałem taką tezę, panie Henryku, jeszcze tydzień, 10 dni temu już, że nie będzie to Nawałka, nie będzie to obcokrajowiec, a będzie to jakiś Polak. Może po tego Polaka do Turcji pojechał teraz Cezary Kulesza, chociaż mówi się, że oficjalnie jest to przedstawiana jako wizyta u sędziów, u polskich sędziów, którzy przygotowują się do rundy wiosennej. No tak, ale są też dwa trenerzy są tam, którzy jeden trener to jest Pogoni Szczecin, a drugi trener to jest Urban, tak? Tak jest, Kosta Runajcz i Jan Urban, tak. No, może rzeczywiście pojechał do jednego z trenerów, może dlaczego nie? To jest skomplikowane, prawda? No ja myślę, że tutaj ciekawe to jest. To jest w ogóle sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, bardzo trudna, bardzo trudna. Szczególnie z wyborem, a oprócz tego, no wybrać trenera, to nie będziemy mieli nigdy pewności, to będzie obcokrajowiec czy Polak. Czy zakwalifikujemy, czy wygramy te maraże. No jedna jest rzecz pewna, że no trzeba dobrze trafić, no trzeba być arcy super trenerem dla rozwiązania tego problemu. Tak jest, będziemy czekali. Panie Henryku, wielka przyjemność dzisiaj rozmowy. Legenda polskiej piłki, uczestnik 2 mundialów jako piłkarz biało-czerwonych, uczestnik mundialu jako selekcjoner Tunezji, uczestnik 7 Pucharów Narodów Afryki z reprezentacjami Czarnego Lądu. Henryk Kasperczak był z nami. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, do widzenia. Do widzenia. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Trzymamy rękę na pulsie. Miała być godzinka, ponad godzinka dzisiaj dyskusji. Przepraszamy za problemy techniczne. Rzeczywiście słabszy internet chyba spowodował, że musieliśmy przejść na połączenie telefoniczne, ale zawsze warto słuchać ludzi. Ja muszę wam powiedzieć, że tak przy kiedyś, to chyba była Gruszkówka, miałem przyjemność pierwszy raz w życiu dłużej rozmawiać z panem Henrykiem, jak prowadził Tunezję. W Wiedniu się spotkaliśmy przed mundialem we Francji. Rzeczywiście jest to człowiek mądry życiowo, mądry selekcjonersko, mądry trenersko, mądry doświadczeniem. Nie wiem, czy nie warto by było z punktu widzenia Kuleszy porozmawiać z takim człowiekiem, nawet w sensie jakby wypracowania czegoś. Część kibiców pewnie odwołuje się też do możliwości poprowadzenia reprezentacji. Wielkiego ryzyka w tym by nie było, wielka szansa na pewno. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jestem
Jestem zdziwiony. Jak mnie pytacie, czy ja jestem zdziwiony, to jestem zdziwiony tym, jak to wszystko przebiega i jak długo to się toczy. I wiecie co, tu muszę to zaznaczyć, ten dzień 28 na koniec tego live'a. Ja jestem powoli zbulwersowany, nie chodzi o Nawałkę. Niech wybierze Urbana, niech wybierze Probierza, niech wybierze Runajicza, niech kogoś wybierze, to się weźmie do ciężkiej pracy. I to jest postulat do Kuleszy w dzień 28, bo to jest ciężka praca. Zagrać z Rosją, pojechać do Moskwy z szansą na zwycięstwo, to wszystko trzeba wypracować, a nie czekać na to, że PR ma się zgadzać. Jeśli PR ma się zgadzać w tym wyborze selekcjonera, to to jest wszystko nie takie i mam nadzieję, że Cezary Kulesza nie PR, a właśnie fachowość, przekonanie przede wszystkim rozważa. To jest moja prawda na dzisiaj po rozmowie z Henrykiem Kasperczakiem. Zalajkujcie, jeśli się podobało. Prawda futbolu, Roman Kołtyń.